Zawsze powroty są ciężkie na siłownię, dlatego już zaczynam pracować nad formą na kwarantannie. Jeżeli zdrowie na to mi już pozwala, więc robię po serii, po ćwiczeniu na każdą partię. Tak, żeby jednak ta wydolność jakaś była, jak wrócę na siłownię i siła też. Już też tam zacząłem jeść, więc uważaj, coś tam się pojawia. Co do jedzenia, co do reszty, to zobaczycie później. Przed chwilą zadzwonił do mnie kurier z bardzo fajną paczką. W sumie druga to już dostawa w tym tygodniu, bo na razie kolekcjonuję towar, na który wejdę wracając na siłownię. Już wam pokazuję, co mi teraz przyjechało. Przyjechała mi tak, dostawa GHRP6. Mam tego spory zapas w lodówce razem z CJC, tak żeby ta masa szybko wskakiwała po moich spadkach 10-kilowych. Do tego oczywiście CJC będzie grane i biorę jeszcze melanotan. A to zaraz wam może pokażę. Właśnie melanotan. Tu mam moją artylerię. CJC, GHRP. Melanotan mam już tutaj rozrobiony, ale też mniejsza. Jeżeli ktoś będzie chciał jakieś informacje, to pomogę osobiście. I tutaj w pudełeczku jest bardzo ciekawa rzecz, którą bardzo chciałem przetestować. Z takim atomizerem. O, jest atomizer. Tutaj się rozrabia towar N-acetyl-C-max, który jest tutaj w proszku. Jest i sól, strzykawka, wszystko do rozrobienia. I to aplikujemy donosowo. Poprawia skupienie i dużo ogólnie rzeczy. Nie chcę teraz mówić, bo mogę się pomylić. Łatwo sobie wygooglować. O, tak to się nazywa. Do tego dostajemy bardzo fajną instrukcję, co to jest, co mamy w środku i jak to rozrobić przede wszystkim. Bo dużo osób może się przerazić, jak zobaczy proszek, wodę i strzykawkę. A to jest dziecinnie proste, bo tylko musimy rozrobić proszek z wodą, solą fizjologiczną i wlać do buteleczki. A później jak na katarek stosujemy. Więc bardzo dziękuję Glorabowi. Na pewno się przyda w powrocie do formy. A dla was, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z peptydów czy z sarmów, to ode mnie macie oczywiście rabat z kodem BOMERT. Także osobiście polecam i wracam teraz do treningu. Słuchajcie, co do jedzenia, no to na razie nie jest to jakoś specjalnie zdrowe jedzenie. Tutaj mamy pierogi z mięsem własnej roboty, bardzo dużo mięsa tu jest. Wiecie, no własnej roboty do własnej roboty, wiadomo co tam jest. Mówię, to na razie nie jest jakoś specjalnie zdrowa, ale jem może ze 3 takie główne posiłki w ciągu dnia, więc tych kalorii finalnie i tak nie ma dużo, ale ważne, żeby się jakoś chociaż odżywić podczas tej choroby, no bo jak nie jadłem prawie tydzień czasu, nie licząc jakiś tam zupek, to organizm był strasznie wyjałowiony, więc na razie patrzę na to, żeby po prostu jakoś apetyt troszeczkę ruszyć, że tak powiem. No i kolacja. Pomidorki, cebulka, schabowy i frytki. Delicious. Witam, już mamy piąteczek. Więc jeszcze mi zostały 3 dni kwarantanny. Robię śniadanie,
Dzisiaj akurat będzie to w miarę zdrowe śniadanie. Już Wam pokazuję, co to będzie, a mianowicie płatki owsiane, ale ugotuję je na mleku, bez laktozy, bo nie trawię laktozy. Do tego wrzucę, nie wiem, łyżkę, dwie miodu, zagotuję i zjem. Do tego albo jakieś jajko, albo wypiję izolat, ale pewnie jakieś jajo zjem. Jeszcze objętościowo te posiłki nie są jakieś duże, ale mówię, wdrażam powolutku, rozciągam ten żołądek, przyzwyczajam. No, biorę się za gotowanie, bez pierdolenia. Tego pizza, Giuseppe. Ten posiłek nie jest dietetyczny. To nie Giuseppe, tylko mój wyrób własny. Tak, wyrób własny. Własny wyrób z piekarnika. I tak leci dzień za dniem. Kalorie dobijane. Kola zero oczywiście. No także smacznego. No i trzeci posiłek. Dzisiaj akurat chińszczyzna. I jeszcze zupka. Właśnie, niestety jestem mocno ograniczony co do kwestii jedzenia. Niestety nie możemy sobie wejść do sklepu, zrobić zakupów, więc trzeba korzystać z tego, co jest w domu, albo z tego, co można szybko zamówić na telefon. No i tak jakoś dzień za dniem. Tam czasem ktoś nam coś dowiezie, ale wiadomo, jak to jest. Szybko się kończy, jak czegoś potrzeba, to nie ma. Więc trzeba sobie radzić. Teraz akuracik. Już mamy wieczór, film, paluszki, lampka wina na kolację. I tyle jest dzisiaj. Jutro będzie świeża dostawa jedzenia, mam nadzieję, do domu. Więc będą troszeczkę urozmaicone posiłki. Dobranoc. Siemano, siemano. Już sobota. Oczywiście standardowo śniadanie. Jak to rano wlatuje jajecznica z szyneczką. Herbata z miodem, z imbirem. I tyle. Biorę się za smażenie, bo mi się tutaj szynka pali. Później Wam pokażę, jak to wygląda dalej. No, teraz w międzyczasie koryguję plan dla mojego podopiecznego, z którym już trochę czasu współpracujemy. Jest ciągły, ciągły progres. Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Na wszystko potrzeba czasu, pamiętajcie. Teraz wjeżdża trening. Lekka pompa jest. Pek. Dobra, koniec pierdolenia. Trzeba robić swoje. Od początku choroby praktycznie nie używałem żadnych suplementów, ani nic mocniejszego. Teraz jak już zacząłem coś tam sobie trenować, przygotować się pod treningi na siłownię w domu, to zacząłem brać LGD. To jest, niech się wyostrzy, LGD z Biolabu oczywiście, to jest SARM. No i siedzę dwa tygodnie w domu, no to melanotan, żeby troszeczkę, że tak powiem, kolor skóry zmienić na opalony. Więc będę mógł wyjść z domu, pójść na siłownię, to zahaczę od razu o solarium i będę pięknie opalony, prawie jakbym wrócił z wakacji, a nie z kwarantanny covidowej. Tu mam oczywiście rozrobione strzykawce do melanotan, biorę jakieś 250-300 mikrogramów parę razy w tygodniu. I teraz jeszcze taka fajna nowość, znaczy nowość, dla mnie nowość, Nacetyl C-Max. Od wczoraj w sumie to biorę.
Dziś brałem to przed robieniem rozpisek i fajnie, fajnie, jakby skupienie się poprawiło. Więcej ciężko mi powiedzieć, bo dopiero dwa razy brałem, ale wydaje się bardzo ciekawym produktem. Oczywiście na wszystkie produkty Biolabu macie rabat, używając mojego kodu BOMERT. Nie zapominajcie. Wy skorzystacie, ja skorzystam. Każdy będzie zadowolony, a produkty są naprawdę dobre. Dzień dobry, dzień dobry. O, już mamy niedziela. Niedziela rano, w sumie 10 już dochodzi. Ja dopiero wstałem w sumie. Kropka, ty się pchasz. Ty się pchasz. I ten, i teraz przed śniadaniem jeszcze zrobię sobie trening mięśnia poprzecznego, znaczy trening. Będę chciał go ponapinać, poaktywować. Z racji tego, że zaczynają mi się rozchodzić mięśnie proste brzucha, przez to, że mięsień poprzeczny jest słaby, więc takie ćwiczenia sobie wykonuję, leżąc na brzuchu, napinając ten poprzeczny i oddychając. No i tak, żeby go zaaktywować po prostu, żeby on troszeczkę był mocniejszy. Żeby mi nie wyskoczyła żadna przepuklina, ani nie zrobiła się duża ta kresa biała na środku brzucha, bo to też brzydko wygląda. No i większe ryzyko jest przepukliny po prostu. No, że ja się biorę do roboty, a później śledzenie. No i robimy jajecznicę. Nakarmimy jeszcze kota, kropcia. Jajecznica z szynką. Proszę bardzo. A nawet tego nie ważę, na razie wszystko na oko. Tak jak mówiłem, od jutra wdrażam już więcej posiłków, bo we wtorek na trening. Więc jutro już będzie normalnie. Pewnie też jajecznica na śniadanie, ale już na obiad będzie pierś, jakiś makaron, tego typu rzeczy, żeby już na wtorek dobrze zjeść. Pamiętajcie, że nieważne jest to, co zjecie tak naprawdę po treningu, tylko przed treningiem, bo to będzie wykorzystywane podczas treningu, więc w poniedziałek już dobrze, cały dzień będę jadł dużo i dobrze, tak żeby wtorek już był maksymalnie na maksa wyciągnięty na treningu. Mój sprzęcik, w sumie ponad rok nie używany, więc sprawdzę, czy dobry, czy jeszcze działa. Chwilkę pośmigam, żeby nie było lipy. Cyk, cyk. Jedziemy, jedziemy. Co robisz? Ciasto. Jakie ciasto? Jogurtowe. Ciasto jogurtowe. Z bananem i z jabłkami, tak? Dobrze, że mam mleko do tego. Co? Dobrze, że mam mleko. Usiądę z kartonem mleka i pół brytwanki wleci na raz. No i tym akcentem kończę vloga. Resztę zobaczycie już, jak już wrócę na siłownię. Dzisiaj mamy niedzielę. Na siłownię wracam we wtorek. To jest tylko 98 kg. Więc ciągle brakuje. Nie zapomnij o łapce, subskrypcji i komentarzu. Tyle. Pozdrawiam. Dzięki za uwagę.